Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 10 saszetek z naklejkami z kolekcji Topps Champions League sezon 2018-2019. Będziemy szukać i sprawdzać, które kluby najczęściej wpadały. Mamy dwa rodzaje saszetek, gdzie na środku jest Varane, a po drugiej stronie Cavani. Dodatkowo mamy tutaj po lewej stronie Royce'a, Nainggolana, Mané, Alexis Sanchez i chyba Brahimi to był z Porto, a po drugiej stronie Zane, Dzeko, James Rodriguez, Mark Uth i zawodnik z Galatasaray. Nie wiem, czy nie jest to Belanda. Także 10 saszetek, moi kochani, wracamy do przeszłości i zobaczymy, który klub wpadał najczęściej dzisiaj w tych 10 saszetkach. Pierwsza sztuka. Mamy z Juventusu Barzaliego, Andrea Barzali, do tego Monaco, Jemerson. Może przesuniemy, ok. Dalej, PSV Eindhoven, Hendrix. Tutaj mamy Steve von Bergen, Young Boys, Brno, czy Brno. I piąta naklejka to Ivan Rakitic z Barcelony. Czyli na razie 5 różnych zespołów. Tym razem będzie jedna naklejka duża. I jaka tam będzie gwiazda? Z Lyonu mamy Memphisa Depaya. Czyli jest kolejny klub Lyon. Dalej, Napoli, Mertens, Manchester United, Lukaku, Robert Lewandowski, Bayern i Manchester City, Sterling. Na razie każdy klub inny, nic się jeszcze nie powtórzyło. Teraz mamy po raz drugi Napoli, wpada Gulam z Monako, również drugi Tielemans, Schalke, Serdar. Tutaj mamy z Atletico koszulki wyjazdowa i domowa i Jovancic. Tu już nie pamiętam, jaki to był zespół. Ok. Kolejna saszetka. I mamy znowu szwajcarski zespół. Sulejmani po raz drugi. Wiktoria Pilzeń, czyli Pilzno. Reżnik. Z Bayernu druga naklejka. Javi Martinez. Brugia Wormer. I Galatasaray. Karole. Teraz w środku jest duża. Czy nie? Nie, nie ma dużej. Same małe. Znowu Young Boys Asale po raz trzeci. Manchester United Fellaini po raz drugi. Schalke Zane po raz drugi. I po raz pierwszy Borussia Dortmund, a mianowicie koszulki. No i Paris Saint-Germain, Lo Celso. Piąta chyba saszetka, jesteśmy w połowie. AEK Ateny, czyli grecka drużyna. Następnie Porto. Mamy tutaj Pedro, João Pedro, ale Porto jeszcze nie było.
Z Bayernu mamy po raz trzeci naklejkę Robben i gwiazda Lokomotiv Moskwa Jefferson Farfan i Fernandinho z Manchesteru City, czyli druga naklejka. A chyba jednak wcześniej była szósta saszetka, teraz jest siódma już, więc powoli zbliżamy się do końca. Szachtar i Smiley, Ajax, mamy tutaj Van de Beek'a, Schalke, po raz trzeci naklejka, Caligiuri, logo Liverpoolu, po raz pierwszy i po raz drugi jest Galatasaray, Lines. Po raz trzeci Napoli, Raul Albiol. Również po raz trzeci Manchester United, Eric Bailly. Po raz pierwszy CSKA Moskwa, Czernow. Również po raz pierwszy Roma, koszulki. I po raz drugi Paris Saint-Germain, mamy Dani Alvesa. Dwie saszetki zostały. Robi się coraz ciekawiej. Nie ma tutaj jakiegoś klubu, który by odskoczył od pozostałych. Juventus. Khedira. Po raz drugi Juve. Danilo. Również po raz drugi Porto. Po raz drugi CSKA Moskwa. Nikola Vlasic. Po raz pierwszy Tottenham. Hugo Lloris. I po raz drugi tutaj ten klub, którego nie kojarzę. Milan Rodic. No i ostatnia saszetka. Po raz trzeci Juve, Emre Can. Po raz trzeci Porto, Sergio Oliveira. Po raz drugi Borussia, Omer Toprak. Po raz drugi AEK Ateny logo. I po raz trzeci Manchester City, Emerick Laporte. A więc Atletico 1, Bayern 3, Manchester United 3, Schalke 3, czyli to są na razie zespoły, które mają po 3, Manchester City również 3, Napoli podobnie 3, gdzie jeszcze są 3, tu nie, Juve 3 razy, drużyna ze Szwajcarii 3 razy, i to by było na tyle. Pozostałe mają po dwie albo po jednej. W ogóle Realu nie było, jak możecie zauważyć. Czyli ile tutaj zespołów na pierwszym miejscu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem zespołów, które trafiły trzy naklejki swoje. Ok, moi kochani, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!